Siemka, Tomka, witam was na kolejnym giveaway z Albionem. Dzisiaj grzebałem sobie w skrzynce i pomyślałem, w sumie skończył się poprzedni giveaway, więc warto by było kolejny rozpocząć. I tak grzebałem i coś dla was wygrzebałem. Mianowicie 3 razy 33 relikwie ósemkowe, jest to mniej więcej 1 600 000 warte, każda taka paczka. Więc 3 osoby coś takiego wygrają i właśnie. Co z tym można zrobić? Można pokusić się o stworzenie jakiegoś artefaktu, ale ja bym to po prostu sprzedał, więc to jest taka, można powiedzieć, bardzo łatwa do upłynnienia rzecz. Bardzo szybko to schodzi, a jeśli chodzi o to, jak wbić do tego giveawaya, no to nic prostszego. Wbija się na Discorda, do którego macie link poniżej. Na tym Discordzie znajdujecie kanał giveaway i tutaj dajecie reakcję. Oraz pod filmikiem, który właśnie oglądacie, zostawiacie swój nick razem ze swoimi numerkami i to tyle. Reakcja, nick z numerkami w komentarzu i bierzecie udział. Jeśli wygracie, bot tutaj zawsze pokazuje, za ile dni będzie się tutaj kończyć. Tutaj dokładnie jest napisany dzień i godzina, no tam może być na przykład za pół godziny później, jak się bot zwieść lekko. Ale tego dnia, mniej więcej o tej godzinie, wylosuje, pokaże 3 osoby, oznaczy je i te osoby proszę, żeby do mnie napisały prywatną wiadomość. Tutaj wystarczy mnie kliknąć i napisać. I wtedy ja sprawdzam, czy taka osoba napisała komentarz na YouTubie. Sprawdzam, czy numerki się zgadzają i takiej osobie daję. Po zwycięstwie, po wygraniu takiego giveawaya masz tydzień, żeby go odebrać i musisz się sam zgłosić, inaczej przepada. Te piękne relikwie tutaj trafiają do skrzynki i będą na was czekać. Tutaj jeszcze widziałem, że mam 15 milionów, ale to już takie, coraz ciężej mi jest zrobić jakieś giveaway jednolitego. I nie wiem, tego orzełka może rozdamy, 6 milionów jest warty w sumie. Może jakieś pierdoły tutaj ze skrzynki jeszcze do was trafią, może coś innego, a może będzie jakiś giveaway w ogóle na serwerze azjatyckim. Kij wie, jak to się wszystko rozwinie, bo właśnie 17, czyli w piątek, w następnym tygodniu już, rozpoczynamy naszą wielką przygodę na serwerze azjatyckim. Mam nadzieję, że wpadniecie, że może uda się coś sklecić, nawet nie wiem, czy z widzami, może jakąś partówkę. Zobaczymy. Może jakąś gildię, ale to tutaj już nie wiem, czy po prostu będę celował w jakąś gildię, która po prostu będzie miała craftingi, bo na początku crafting i zbieractwo chciałbym mocno podciągnąć. Co sądzicie o tym, czy wy zaczynacie też na tej becie, nie, przepraszam, becie już właściwym serwerze, czy zaczynacie już na właściwym serwerze azjatyckim za te parę dni, bo beta się kończy 13, potem 2 dni przerwy i pierwsze osoby, które mają ten najmocniejszy pakiet, będą zaczynać zabawę i potem dalej, kolejne osoby będą miały dostęp, aż w końcu 20 marca wszyscy. I czy wy też się w to bawicie, czy w ogóle odpuszczacie to, też dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw, ile z was będzie chciało spróbować swoich sił na nowym serwerze. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live na Twitchu, link poniżej. I wpadajcie właśnie w ten piątek i później dalej, jak będą na Twitchu akcje z nowego serwera. Mam nadzieję, że ping mnie po prostu nie zniechęci zbyt szybko, bo jest tam dość spory. Się zobaczy. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live.